Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Drodzy bracia, posługiwani biskupim, księże biskupie Stanisławie, księże biskupie Krzysztofie, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drogie siostry zakonne, szanowni zaproszeni goście, przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej, parlamentarnej, drodzy siostry i bracia zebrani tu w niezwykłym miejscu, niezwykłym dla historii naszej archidiecezji, miejscu beatyfikacji rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów razem z ich dziećmi. Drodzy siostry i bracia łączący się z nami za pośrednictwem środków przekazu. 20 kilka lat temu, dokładnie 21 października 2001 roku, święty Jan Paweł II dokonał niezwykłej beatyfikacji. Niezwykłość polegała na tym, że po raz pierwszy zostali wyniesieni na ołtarze małżonkowie Maria i Alojzy Beltrame Quattrocci. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej Jan Paweł II powiedział znamienne słowa, które trzeba, warto przytoczyć tu, wspominając błogosławionych Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi. Jan Paweł II powiedział tak: Małżonkowie ci w świetle Ewangelii i z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną odpowiedzialnością podjęli zadanie współpracy z Bogiem w przekazywaniu życia i poświęcili się wielkodusznie dzieciom. I dalej, inspirowani Słowem Bożym i świadectwem świętych, ci błogosławieni małżonkowie przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. I dalej, można dążyć do świętości razem jako para małżeńska i że jest to droga niepiękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, Kościoła i społeczeństwa. Drodzy siostry i bracia, jakże ważne i trafne jest to zdanie świętego Jana Pawła II. Przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że słowa te odnoszą się także do rodziny błogosławionych Józefa i Wiktorii wraz z siedmiorgiem ich dzieci. Ilekroć patrzymy na fotografie obrazujące życie Markowej i ludzi mieszkających w tej miejscowości, widzimy zwyczajne ich życie, uchwycone po mistrzowsku okiem aparatu fotograficznego. Jak łatwo się przekonać, patrząc nawet na te zdjęcia, lwią część ich codziennego życia stanowiła praca, praca na roli. Błogosławiony Józef Ulma zajmował się, jak wiemy, także sadownictwem, pszczelarstwem, hodowlą jedwabników. To była zwyczajność. Zwyczajność widoczna szczególnie w czynnościach związanych z uprawą roli. Uruchamiając naszą wyobraźnię, przed nami staje obraz Józefa kroczącego za pługiem, dokonującego żniw, a dzisiaj święto Matki Bożej Siewnej patrzymy na błogosławionego Józefa zasiewającego nasiona w ziemię. Zapewne zgodnie z tradycją przejętą od swoich przodków, szczególnie od ojca Marcina, święto Matki Bożej Siewnej zanosił do kościoła parafialnego ziarna po to, aby po poświęceniu rzucić je do materiału siewnego. I zapewne zgodnie z ówczesnym zwyczajem siał w skupieniu, zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest dla jego rodziny i ojczyzny ta czynność. Pierwszą garść zboża, jak głosiła tradycja, rozsypywał na polu, tworząc znak krzyża i mówiąc: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego lub Boże błogosław mojej pracy. Dopiero potem, wydobywając płachty czy specjalnego kosza, szedł siejąc to ziarno świeżo zaoraną, przygotowaną do tego ziemię. Wydarzenie siewu było bardzo ważne dla całej jego rodziny, która w jakiś sposób uczestniczyła w tym wydarzeniu, bo wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że siew i przyszłe zbiory gwarantują pojawienie się chleba na stoje. Józef i Wiktoria Ulmowie zapewne mieli rozpracowane dobrze to, co trzeba czynić, aby rola, ziemia wydała dobre owoce.
Józefa w ciężkiej, choć pięknej pracy na roli wspierała Wiktoria wraz z dziećmi, które choć małe, na swój sposób po dziecięcemu towarzyszyły wysiłkom rodziców. Zwyczajność ich codziennej pracy prowadząca do zbierania jej owoców przekładała się także na ich życie duchowe, wewnętrzne. Wzajemna, ofiarna miłość prowadziła do pojawienia się szczególnych owoców ich małżeństwa w postaci siedmiorga dzieci, które niczym małe roślinki wymagały napełnionej miłością opieki rodziców. Warto w tym miejscu, drodzy siostry i bracia, przywołać obrazy, dobrze nam znane z albumów, które mamy do dyspozycji. Na jednym z nich jest fotografia Wiktorii pochylonej nad zeszytem najstarszej córki, błogosławionej Stanisławy, być może uczącej jej wówczas stawiania liter, czy pomagającej w odrabianiu zadania domowego. Drugi obraz pojawia się w zeznaniu świadków ich życia i ukazuje błogosławionego Józefa, który wraz z dziećmi modli się wieczorem przed spoczynkiem. Ulmowie pielęgnowali więc nowe życie, to fizyczne, ale także i to duchowe. W myśl też słów świętego Paulina z Noli, który nawiązując do rolnika chodzącego po ziemi, mówił, że podobną rolą jest nasze serce. Trzeba to serce uprawiać, użyźniać, aby Boże Słowo padało na podatny grunt i przynosiło dobre owoce. Ulmowie pielęgnowali nowe życie. To wielki dar, to małżeństwo i ta błogosławiona rodzina. Dzisiaj, kiedy dziękujemy Panu Bogu z całego serca za beatyfikację tej rodziny, patrzymy na nich oczyma wiary. Nie tylko poprzez analizę ich dokumentów, fotografie, analizę ich życia, ale także przede wszystkim analizę ich świętości. Bo rodzina ta, choć nie obfitowała w luksusy, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, była bogata Bogiem. Źródłem ich szczęścia był Bóg i Jego sprawy, Jego plan. Przyjęli całym sercem ziarno słowa, czytali je, komentowali na swój sposób, a przede wszystkim wprowadzali w życie poprzez miłość miłosierną, podobnej do tej, o której mówi Ewangelia dnia dzisiejszego, czyli o miłosiernym Samarytaninie. Ich droga do świętości wiodła więc przez zwyczajne obowiązki, zwyczajne życie, spełniając obowiązki dnia, obowiązki wynikające z ich powołania życiowego i aktualnej sytuacji, w której się znaleźli. Zapewne nie było im obce zmęczenie, trud, pot, który był wylewany podczas intensywnych prac na roli. Ale możemy powiedzieć, że ich wytężona praca, ich spełniane obowiązki z wielkim trudem, myśl Ewangelii i słów Chrystusa zapisane w Ewangelii były podobne do jarzma, które było słodkie i brzemienia, które było lekkie. Dlaczego było lekkie? Bo było spełniane z miłością, miłością miłosierną. Drodzy siostry i bracia, obraz jesiennego siewu, tak bardzo bliski mieszkańcom Markowej i nam wszystkim, jest związany z zasiewem słowa do naszych serc. Patrzymy na błogosławioną rodzinę, podejmujemy refleksję nad ich życiem, ale także i nad życiem naszym, także i nad życiem naszych rodzin. Jakże bardzo trudna jest sytuacja wielu współczesnych rodzin, nieraz skażonych ideologią nowych poglądów, ideologią wrogą życiu dziecka nierodzonego czy chorego, ideologią wrogą człowiekowi. Otwarcie krytykuje się rodziny otwarte na życie i jakby krytykuje się otwarcie na działanie Boga w naszych rodzinach. W sposób oficjalny czy nieoficjalny zwalcza się odwieczne prawa ustalone przez Boga odnoszące się do małżeństwa, rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety. Z przykrością uświadamiamy sobie to, że do dawnych zagrożeń, które znamy dobrze i nad którymi bolejemy, do pijaństwa, rozwodów, brak szacunku wobec poczętego życia, dochodzą nowe. Wśród nich bardzo niebezpiecznym jest to, co pojawia się w kontekście rozpoczętego już roku szkolnego, mianowicie problem wychowania dzieci i młodzieży. W niezmiernie delikatnej kwestii, jaką jest wychowanie młodego pokolenia, preferuje się sposób bardzo liberalny, który prowadzi donikąd, który prowadzi do podważania zasad moralnych każdego autorytetu, do
tych, do kwestionowania tych rzeczy bardzo delikatnych, związanych z intymną sferą życia człowieka, także kwestionuje się prawdy dotyczące jedności i wierności sakramentu małżeństwa. To nie przypadek, że liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny wypada w rocznicę ich sakramentu małżeństwa, więc 7 lipca. Drodzy siostry i bracia, w perspektywie jesiennego siewu myślimy także o chwastach, które pojawiają się w naszym życiu, które są rozsiewane przez wrogów Chrystusa, przez siewców zła, przez wrogów rodziny. Ponad pół wieku temu prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, mówił znamienne słowa: rodzina Bogiem silna, mocą swego narodu. Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę. Kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. Bez rodziny, bez pokornego ukłonu przed ojcem i matką rodzącymi nowe życie, naród niszczeje. To w rodzinie pod sercem matki kryje się naród. Do rodziny trzeba więc podchodzić ostrożnie, z wielkim szacunkiem, w ciszy, bez tupetu wobec jej praw i miejsca w narodzie, z uszanowaniem jej chrześcijańskiego ducha i obyczajów. Drodzy siostry i bracia, możemy czasami mieć wrażenie podobne do tego, które zostało opisane w Piśmie Świętym Starego Testamentu, w pierwszej księdze Samuela, kiedy to Dawid, pasterz, bogi, biedny, pojawił się przed potężnym Goliatem, uzbrojonym od stóp do głowy. Wydawało się, że jego walka będzie skazana na unicestwienie, że pokona go właściwie samym tylko widokiem. Ale podobnie jak Dawid, dzisiejsza rodzina wydaje się być bezbronna. Pamiętajmy jednak, że mocą tej rodziny jest miłość, która jest w niej. Dużo zależy od prawodawców, dużo zależy od mediów, bardzo dużo. Ale jeżeli nasze rodziny będą silne w sobie, będą mocne wiarą, mocne miłością, to potrafią oprzeć się tym wielkim niebezpieczeństwem. Dowodem na to jest historia, także historia Ulmów. Przecież obowiązująca wówczas ideologia narodowego socjalizmu kazała niszczyć to, co trzeba zniszczyć według nich, czyli naród żydowski. Oni potrafili właśnie mocą wewnętrzną, mocą swojej miłości, swojej wiary, sprzeciwić się tym nieludzkim prawom. Pięknej recepty na zaleczenie kryzysu rodziny w naszej ojczyźnie, w świecie, dał publicysta, poeta Wojciech Wencel. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Receptą na zażegnanie kryzysu rodziny jest formacja duchowa. Ważne, by trwać w tej rodzinnej wspólnocie, dzieląc się z małżonkiem prawdą i otwierając się na nowe życie. To bardzo dojrzałe stwierdzenie, jakże bardzo potrzebne i ważne, także w kontekście naszych rodzin, które w wielu przypadkach przeżywają kryzys. Kryzys, który niestety nie zawsze spotyka się z przeciwdziałaniem, z przetrwaniem, ale byle jaki problem nieraz prowadzi do bolesnego rozdarcia, do rozwodu, do tego, jak się wydaje, najprostszego sposobu wyjścia z kryzysu, jakim jest rozejście się. Ale przecież kryzysy są po to, żeby je pokonywać, żeby szukać sposobów na ich zaradzenie, na scementowanie naszych rodzin. Drodzy siostry i bracia, wspominamy to wydarzenie, które miało miejsce prawie rok temu. Kardynał Marcello Semeraro tu, na tym miejscu, podczas uroczystości beatyfikacyjnych powiedział znamienne słowa, które mogą być drogowskazem, powinny być drogowskazem dla nas. Doskonale zadziałała w rodzinie Józefa i Wiktorii, ich dzieci, uświęcająca łaska chrztu, Eucharystii i innych sakramentów, wśród których jasno ukazuje się piękno i wielkość sakramentu małżeństwa. Dlatego żyli w świętości nie tylko małżeńskiej, ale również rodzinnej. Może mieć zastosowanie do nich starożytna definicja świętego Jana Chryzostoma, który mówił o domu jako o małym kościele.
Sobór Watykański, jak mówi dalej kardynał Marcello Semeraro, dowartościował rodzinę, mówiąc w konstytucji dogmatycznej o Kościele, że rodzina jest kościołem domowym, któremu Pan Bóg udzielił wszystkim darów swojej łaski do tego stopnia, że uczynił go znakiem i wcieleniem całego ludu Bożego. A więc, jeżeli myślimy o beatyfikacji, o wydarzeniach, które następują po beatyfikacji, które powinny następować po beatyfikacji, to zapewne wyzwaniem dla nas wszystkich, dla duszpasterzy i wiernych, szczególnie dla rodzin, jest troska o rodzinę. Rodzina katolicka to wielkie wyzwanie, które stoi przed nami. Wśród zadań, które stoją przed każdą rodziną, rodziną katolicką, polską, trzeba szczególnie mocno podkreślić obowiązek samoewangelizacji. Wyobrażamy sobie rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów, rodziców, którzy mając książki, mając opowiadania biblijne, tłumaczyli dzieciom o tych wydarzeniach. Stan tej książki, stan ukazany poprzez zniszczenie stron tej książki świadczy o tym, że była to książka używana. Że oni rzeczywiście wykonywali ten obowiązek samoewangelizacji. To znaczy przekazywali prawdę o Bogu, prawdę o człowieku, posiłkując się Słowem Bożym. Jakże jest to potrzebne także w naszych dzisiejszych warunkach. Dbajmy, drodzy rodzice, o to, aby dziecko idąc do szkoły, do przedszkola, umiało już modlić się, umiało czynić znak Chrzcia Świętego, oby przyzwyczajone było do obrazu rodziców modlących się, do obrazu rodziców idących do kościoła, do obrazu rodziców czytających Pismo Święte czy prasę katolicką. Jakże to trudne wyzwanie. Rodzina, jak mówił Jan Paweł II, głosi Ewangelię samym swoim istnieniem, gdyż opiera się na zaufaniu i wierze w opatrzność. Prawdziwa rodzina, opierająca się na małżeństwie, sama w sobie jest dobrą nowiną dla świata. Jak mówił Jan Paweł II, w naszych czasach dojrzał w Kościele czas rodziny, który jest zarazem czasem rodziny misyjnej. Trzeba więc, abyśmy wyszli z Ewangelią na zewnątrz, przede wszystkim do naszych rodzin, do naszych środowisk. Zostały przygotowane obrazki rodziny Ulmów, błogosławionej rodziny Ulmów, a na wielu z nich jest modlitwa za rodziny. Niech to obrazki, które są pamiątką tego wydarzenia, którym jest beatyfikacja, zachęcą nas także do modlitwy tymi słowami w intencji rodzin. Boże w Trójcy Jedyny, Ty objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich siedmiorgiem dzieci prawdę o wielkości powołania do życia w rodzinie. Przez wstawiennictwo błogosławionych męczenników spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemi obrazem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy. Tobie cześć i chwała na wieki wieków.